Mamo, to był najgorszy dzień w moim życiu w przedszkolu. Nie uwierzysz, co się stało, a zresztą nie mogę ci powiedzieć. To był najgorszy dzień w przedszkolu. Ojej, Myszko, co się stało? Opowiadaj, ktoś cię zranił albo obraził? Co się stało? Nie, ale naprawdę, tak było dzisiaj źle. Ale kochanie, co się stało? Nie mogę ci pomóc, jak nie wiem, o co chodzi. Nie powiem ci, ale nigdy więcej tam nie pójdę do tego przedszkola. Naprawdę, nie pokażę się tam więcej. Poczekaj, zadzwonię do pani, zaraz się dowiem, o co chodzi. Tak, zadzwoń do niej i powiedz, że ja więcej do przedszkola nie przyjdę. Halo, dzień dobry. Tak, tutaj Klaudia, mama Emmy. Co się stało dzisiaj w przedszkolu? Emma jest tak smutna i zrozpaczona. Mamo, powiedz jej, że ja tam więcej nie pójdę. Nigdy. Nigdy więcej. Tak, Emma, kochanie, rozumiem. Słucham, o co chodziło? Przepraszam, co? Przesłyszałam się? Czyli chodziło cały czas o przegrany challenge? Emma! Mamo, ale to było straszne, naprawdę. Nigdy się tak źle nie poczułam w tym przedszkolu. Ale Emma, to nie jest powód, żeby robić taką aferę. Po prostu przegrałaś challenge, to się zdarza, nawet najlepszym. Ale mamo, to był taki wstyd, taka hańba. Więcej tam nie pójdę, zbłaźniłam się. Mamo, pobóż mi. Kochanie, co się stało? Czemu tak płaczesz? Aż z góry usłyszałem twoje płacze. O, tatuś, jesteś. Przegrałam challenge w przedszkolu, wiesz? Ale co się stało? Przegrałam, naprawdę to był challenge z jednym kolorem. Emma, czasami się przegrywa i trzeba z tym żyć. To jest bardzo ładna cecha, kiedy się umie przegrywać. Ale ja nie umiem przegrywać, już wiem. Zorganizuję nowy challenge tylko dla mnie, tym razem w domu. I go wygram i potem wszystkim o tym opowiem. Tato, mogę to zrobić? Ale jaki challenge? No, będę jadła jeden kolor przez cały dzień, jak najwięcej zdołam. Błagam, tato, zgódź się, pomożesz mi to przygotować? No, tak, jasne, czemu nie? Martin, to nie jest dobry pomysł. Tak, zrobię challenge, tak, będzie super, będę jadła tylko jeden kolor przez 24 godziny. O, Emma, już jesteś. Czemu tak jęczałaś tam na dole? Co się stało, masz jakiś problem? Nie. Nie mam żadnego problemu. Będę robiła nowy challenge i będę jadła jeden kolor przez 24 godziny. Będę musiała zjeść tak dużo, jak tylko się da. Co? Czyli ten challenge, co ja robiłem jakiś czas temu? Nie dasz rady go wygrać. Będzie ci niedobrze i przegrasz go po 3 godzinach. Nie! Pff, ty nie dałeś rady, ale ja ten challenge wygram, bo ja jestem mistrzynią. Ty jesteś po prostu słaby. Dobra, próbuj, zaraz zobaczymy, kto miał rację. Nie dasz rady go wygrać i mówię to ja, twój starszy brat. Będę jadła tylko czerwony kolor, dam radę. O, nie uda ci się, moja droga, zobaczysz. Posłuchaj rady starszego brata. Ty jesteś starszy, dlatego nie dałeś rady, a ja jestem młodsza, mam zdrowy organizm. Aha, zaraz się przekonamy. Daję ci 2 godziny, max. Martin, dlaczego ty jej pomagasz? To nie jest dobry pomysł. Zastanów się nad tym, proszę cię. Oj, Klaudia, nie przesadzaj. To jest taki niewinny challenge. Nic jej nie będzie. A może wygra i akurat polepszy jej się humor. Wiesz, jak było z Julianem. On przegrał, także Emmie też się nie uda. Na pewno jest za mała. Okej, możemy zaczynać. Moje 24 godziny rozpoczynają się w tym momencie. Emma, przemyśl to. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Może zjesz coś zdrowego? Nie, mamo, ja dam radę, czerwone jedzenie i to słodkie i zacznę od marmolady. Będzie super, dam radę. Mam zdrowy, młody organizm. Emma, a mogę się przyłączyć? Nie, tato, ale na pewno to jest mój challenge, tylko mój. Ojej, jeszcze gdyby oni jedli zdrowo, jakieś pomidory czy paprykę. O, Emma, już zaczęłaś, no, chętnie na to będę patrzył. No, właśnie jestem zajęta, jem marmoladę. Dobra, to ja wezmę jabłko i poobserwuję, jak ci idzie. Julian, ręce precz,
To jest moje jabłko i zaraz je zjem. I wszystko, co będzie na stole, także nie ruszajcie tego, to jest wszystko moje, ja to zjem. Ej! I tak tego jabłka nie zdążysz zjeść, bo przegrasz. Oczywiście, że zdążę i wygram, i nie mów tak, idź sobie. Okej, zostawiam cię w spokoju, ale wrócę za 2 godziny. Haha, ja wygram, także daj mi spokój i daj mi wygrać ten challenge. 2 godziny później. O, boli mnie brzuch, niedobrze mi, już nie mogę. Ale głupi challenge, co za głupi pomysł. Oho, i co, poddajesz się? Przegrałaś już? Nie, właśnie zamierzam zjeść tę pyszną czerwoną babeczkę, zobacz jaka wielka. Wygląda pysznie, to co, podzielisz się? Nie, ja muszę zjeść ją sama, bo to mój challenge i poza tym nie lubię jeść po kimś, nie dam ci gryza, nawet jeżeli jesteś moim bratem. Tak, oczywiście, rozumiem. Jedz sobie sama, spokojnie, smacznego. O, dlaczego on mnie pilnuje? Ja już nie mogę jeść, nie mam siły. Jakby była głodna, to mam dla niej jeszcze ciasto wiśniowe. Pyszności, chyba jej to zaniosę, żeby wiedziała, że pomagam jej w challenge'u. Hehehe. Emma, wszystko w porządku? Jak się czujesz? Mamo, nie, źle się czuję, ale nie mów Julianowi, dobra? Zaraz zwymiotuję. Emma, patrz, mam dla ciebie pyszności. Ciasto wiśniowe mamy. Pychotka. Dzisiaj musisz dużo jeść, prawda? Julian, nie, mamo, ja zjem. No, tak, uwielbiam twoje ciasto, mamo. Ono jest przepyszne. Jestem taka głodna. A, jesteś głodna, okej. Czyli tak jak chciałaś, zaniosę to ciasto do twojego pokoju, żebyś miała spokój i jadła sobie sama, okej? Ale Emma, nie mówiłaś, że już nie możesz? Ciii, mamo, nie mów tego. Oczywiście, że dam radę. Muszę udawać przed nim. Wiesz co? Dzisiaj będę twoim kelnerem, także niosę to ciasto do twojego pokoju. Tam będzie na ciebie czekało. Proszę bardzo, pani Emmo, zapraszam i smacznego. Zjedz ciasto. Okej, no dziękuję. Ale zostaw mnie w spokoju, dobra? Chcę być z tym ciastem sama. Mógłby sobie już pójść. Oczywiście, pani Emmo, wrócę za godzinę z nowymi pysznościami. Godzinę później. I jak tam, Emma? Całe ciasto już zjadłaś? Gotowa na nowe pyszności? Ha! Nie dałaś rady! Wiedziałem! I co, poddajesz się? A może jeszcze jesteś głodna? O, niedobrze mi, nawet nie mogę wstać z łóżka. Emma, co ty zrobiłaś z tym ciastem? Spadło ci na podłogę? O ja! Tak, wzięłam jeden kawałek i nie mogłam już usiedzieć i spadło na podłogę. Aha, czyli co, poddajesz się? Przegrałaś? I myślałaś, że wygrasz, mimo że ja przegrałem? Nie. Nikt nie pokona Juliana Wróblewskiego. Skoro mi nie wyszło, to i tobie nie wyszło. Przykro mi. Tak to jest, jak się zadziera z Julianem. Nie próbujcie.